Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnym koncercie odbywającym się w ramach 8. Festiwalu Gdańscy Pianiści Miastu, wydarzenia, którego głównym celem jest promocja artystów związanych z Gdańskiem. Wśród wykonawców festiwalu znajdują się przede wszystkim pianiści związani z Akademią Muzyczną w Gdańsku, wykładowcy, absolwenci, wyróżniający się studenci tej uczelni, a także wychowankowie gdańskich szkół muzycznych oraz pianiści, którzy pochodzą z Gdańska, ale kontynuują swoją edukację i karierę w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso. Nasze wydarzenie organizujemy we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, które gości nas w zabytkowych murach Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Na realizację festiwalu otrzymaliśmy grant z Urzędu Miasta. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków miasta Gdańska. Mamy także swoich stałych darczyńców. Jest to Związek Artystów Scen Polskich, dokładnie jego gdański oddział, który wspiera naszą inicjatywę od początku jej istnienia. Jako pomysłodawca festiwalu w imieniu własnym, w imieniu wszystkich artystów oraz osób zaangażowanych w realizację festiwalu gorąco dziękuję za wsparcie okazane w tym czasie niełatwym dla środowiska artystycznego. Staramy się, aby koncerty odbywające się w ramach naszego festiwalu miały charakter tematyczny. Ja pozwolę sobie przybliżyć tematykę wieczoru. Zgodnie z tytułem Muzyka polska znana i nieznana, dzisiejszy wieczór w całości wypełni twórczość kompozytorów polskich. Zabrzmią zarówno dzieła cieszące się olbrzymią popularnością estradową, jak i twórczość kompozytorów, których zwykliśmy określać mianem kompozytorów zapomnianych. Wszystkie dzieła, w większości dzieła, które dziś zabrzmią, wyszły także spod pióra wybitnych kompozytorów, którzy równocześnie byli wprawnymi, a nawet wybitnymi pianistami. Pierwsza część wieczoru poświęcona jest tej mniej znanej twórczości polskiej. Ponadto będzie to twórczość na duet fortepianowy na cztery ręce. W pierwszej części wystąpi duet Furmańska Kuchniak Piano Duo w składzie absolwentek Akademii Muzycznej w Gdańsku Aleksandra Furmańska i Paulina Kuchniak. Za chwileczkę przybliżę osiągnięcia zespołu, wpierw o repertuarze, które duet wykona. Rozpoczniemy muzyką Juliusza Zarembskiego. Życie Juliusza Zarembskiego przypada dokładnie na okres pomiędzy Fryderykiem Chopinem a Karolem Szymanowskim. W polskim piśmiennictwie muzycznym Zarembski postrzegany jest nierzadko jako kompozytor, którego twórczość mogłaby wypełnić pewną wyrwę w chronologii muzyki polskiej. Niestety umiera przedwcześnie na nieuleczalną gruźlicę. Niedosyt, jaki pozostawia szybko zakończona kariera Zarembskiego, rośnie, gdy poznajemy błyskotliwy życiorys kompozytora. Zarembski koncertuje od młodości, od 11 roku życia. Jako nastoletni, 17-letni chłopak wyrusza studiować do Wiednia. Tam po skróconym okresie dwuletnich studiów kończy konserwatorium ze złotym medalem. Błyskawicznie zaczyna osiągać sukcesy jako wirtuoz. Swoją pianistyczną renomę zyskuje zresztą jako jeden z ulubionych uczniów Franciszka Liszta. Ze swoim mistrzem przyjaźni się i grywa w duecie na cztery ręce. Liszt roztacza także nad Zarembskim protekcję i w jednym z listów polecających do wydawców Liszt pisał: utwory Zarembskiego należą do najwybitniejszych we współczesnej muzycznej literaturze. Do kompozycji, które Liszt niewątpliwie wysoko cenił, należały trzy tańce galicyjskie opus drugie, którymi duet rozpocznie pierwszą część wieczoru. Sam wspomniany Liszt zresztą zorkiestrował dzieło i w tej właśnie wersji zyskało bardzo dużą popularność. Usłyszymy jeszcze jedno dzieło Zarembskiego, wcześniej jednak utwory dwóch innych polskich kompozytorów. O ile Zarembski był jednym z ulubionych uczniów Franciszka Liszta, kolejny twórca, którego muzykę usłyszymy, Karol Mikuli, zasłynął jako jeden z najbardziej zaufanych uczniów Fryderyka Chopina. Chopin miał powierzać mu przepisywanie swoich kompozycji. Mikuli też miał być pierwszym słuchaczem wielu świeżo skomponowanych dzieł Chopina. Ostatecznie Karol Mikuli zapisał się także oczywiście na kartach historii pianistyki jako kontynuator chopinowskiej myśli pedagogicznej. Pośród uczniów Chopina Mikuli jako jeden z nielicznych poza pianistyką zajmował się także kompozycją. Duet wykona Andante con Variazioni, opus 5 tego kompozytora. Po dziele Karola Mikulego wybrane miniatury na cztery ręce Godowskiego. Godowski jest jednym z tych kompozytorów, którego związki z Polską, jak i sama przynależność narodowa nie są w pełni jasne. W zależności od źródła uznawany jest za kompozytora i pianistę amerykańskiego, polskiego pochodzenia, polskiego, niekiedy nawet pianistę rosyjskiego.
Niektóre źródła wskazują, że sam kompozytor z Polską w zasadzie się nie utożsamiał. Niemniej sylwetka Godowskiego pojawia się w rozmaitych sesjach naukowych, podczas koncertów czy nawet w konkursach poświęconych twórczości polskiej. Nie ulega wątpliwości, że Godowski był wybitnym wirtuozem fortepianu. Był także doskonałym pedagogiem, a także autorem skomplikowanego, znanego opracowania szopenowskich etiud. Miniatury na cztery ręce, które usłyszymy, mają odmienny charakter. Są to drobne kompozycje niewielkich rozmiarów o delikatnej fakturze. Spośród pokaźnego zbioru miniatur artystki wybrały następujące. Arabska pieśń, tęskna melodia, marsz żałobny, ballada i barcarola. Na zakończenie pierwszej części wieczoru powrócimy do muzyki wspomnianego Juliusza Zarembskiego. Zabrzmią dwa utwory w formie mazurka, Marzenie i namiętność op. 5, będące stylizacją tańców mazurowych. Serdecznie zapraszam. Wykona dla Państwa te dzieła duet Furmańska Kuchniak Piano Duo. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych polskich duetów, znany dobrze w środowisku gdańskim. Artystki, tak jak wspomniałam, są absolwentkami Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tam kształciły się w klasach fortepianu Bogdana Czapieskiego, pani Paulina Kuchniak, oraz doktora Kordiana Góry, pani Aleksandra Furmańska, a także oczywiście w klasie kameralistyki profesor Anny Prabuckiej-Firlej oraz doktor habilitowanej Bogny Czerwińskiej-Szymuli. Artystki skończyły także prestiżowe studia w Mozarteum w Salzburgu. Zespół zdobył bardzo liczne nagrody na wielu konkursach międzynarodowych. Pełna lista konkursów jest dostępna w broszurach informacyjnych dotyczących festiwalu. Jest także zespół odznaczony licznymi stypendiami, nagrodami za wybitne osiągnięcia artystyczne, a dzisiaj wykona dla Państwa mniej znaną muzykę polską. Serdecznie zapraszam. Furmańska Kuchniak Piano Duo.
Trudno sobie wyobrazić wieczór z muzyką polską bez twórczości Fryderyka Chopina, kompozytora, którego polskość muzyki nie ulega wątpliwości. Wymieniana jest jako jedna z konstytutywnych cech jego twórczości. Dostrzegali to jeszcze za życia Chopina inni wybitni twórcy, jak choćby bliski mu Franciszek Liszt. Narodowy rys muzyki Chopina jest wyczuwalny we wszystkich jego utworach. W sposób szczególny oczywiście przejawia się w formach tanecznych, których kompozytor czerpie ze skarbnicy naszego rodzimego folkloru, stosuje stylizację polskich tańców narodowych. Wspomniany w pierwszej części Karol Mikuli w przedmowie do wydania dzieł Fryderyka Chopina pisał: Mazurki i polonezy, inspirowane wiernym wspomnieniem ukochanej ojczyzny i nieukaszoną aż do śmierci tęsknotą za nią, ze swym narodowym kolorytem, mające najwyższy urok dla serc Polaków, znalazły w całym świecie muzycznym najgorętsze uznanie. Wartość ich jest nieproporcjonalna do wąskich ram, w jakie są one wtłoczone. I tak drugą część wieczoru otworzy cykl Mazurków op. 24. Chopin tworzy mazurki przez cały okres swojej działalności twórczej. Odwołuje się w nich oczywiście do trzech tańców trójmiarowych z grupy mazurowych. Jest to mazur, kujaw, jak i oberek. W swoich słynnych miniaturach Chopin dokonuje bardzo wysublimowanej syntezy licznych, wielu elementów pochodzenia ludowego, tworząc niedościgły wzorzec muzycznej stylizacji tego, co ludowe, narodowe i autentyczne. Warto wspomnieć, że chopinowskie mazurki są często postrzegane jako jedne z najtrudniejszych pod względem interpretacyjnym dzieł polskiego kompozytora. Wielu znawców chopinowskiego stylu postrzega je jako pewnego rodzaju miernik umiejętności odczytania i zrozumienia przez pianistę idiomu stylistycznego Chopina. Wieczór z muzyką polską nie mógłby się także odbyć bez poloneza. Jak pisał o chopinowskich polonezach wspomniany Franciszek Liszt: Polonezy, mniej poszukiwane niż na to zasługują, ze względu na trudności, jakie nasuwa ich doskonałe wykonanie, należą do najpiękniejszych natchnień artysty. Dzisiaj zabrzmi jeden z najsłynniejszych polonezów, zarazem bodaj jedno z najbardziej, w ogóle najsłynniejszych dzieł w dorobku kompozytora. Utwór, który stał się pewnego rodzaju ikoną polskości, będzie to słynny Polonez Azdur op. 53. Po mazurkach i polonezie kolekcję polskich tańców dopełni krakowiak. Usłyszymy jednak i utwór innego wybitnego Polaka, Ignacego Jana Paderewskiego. Będzie to jedna z najsłynniejszych miniatur fortepianowych tego kompozytora, krakowiak fantastyczny, pochodzący z cyklu 6 humoresek koncertowych op. 14. Cały zbiór z powodzeniem grywany przez samego Paderewskiego na stałe zagościł we współczesnym repertuarze pianistycznym. Dziełem, które zakończy dzisiejszy wieczór, będą wariacje bemol op. 3 Karola Szymanowskiego. Podczas festiwalu mieliśmy już okazję usłyszeć jedno z wybitnych dzieł Szymanowskiego, był to cykl Maski. Wariacje bemol są odmienne. Jest to wczesne dzieło słynnego polskiego kompozytora, pochodzące jeszcze z czasów studenckich, z czasów studiów pod kierunkiem Zygmunta Noskowskiego. Utwór ten wyrazowo i estetycznie zanurzony jest jeszcze głęboko w duchu późnego romantyzmu. Również z pianistycznego, z fakturalnego punktu widzenia Szymanowski czerpie ze zdobyczy XIX-wiecznej wirtuozerii fortepianowej. Wariacje są więc niezwykle efektowne, pełne blasku. Szymanowski dedykuje je skądinąd wybitnemu pianiście Arturowi Rubinsteinowi. Dzieła te wykona dla Państwa drugi wykonawca dzisiejszego wieczoru, a będzie to Maciej Gański. Kolejny pianista, którego właściwie w środowisku gdańskim nie trzeba przedstawiać. Jest to pianista, który już w zasadzie ma światową renomę. Pan Maciej Gański pochodzi z Gdańska, ukończył tu z wyróżnieniem gdańską uczelnię. Kształcił się w klasie fortepianu profesora Andrzeja Artykiewicza. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Danii. Na macierzystej uczelni uzyskał stopień doktora. Ma bardzo potężny dorobek i konkursowy, i koncertowy. Dzisiaj wystąpi dla Państwa w twórczości Chopina, Paderewskiego i Szymanowskiego. Serdecznie zapraszam, Maciej Gański.
To był Maciej Gański, a wcześniej Furmańska Kuchnia Piano Duo. Ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę dobrego wieczoru oraz zapraszam na jutrzejszy finałowy koncert recital Piotra Słopeckiego. Dobrego wieczoru, Adrianna Wolf.